Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Drodzy Państwo, zaczynamy kolejną... Za 3 km. Zaczynamy kolejną przygodę. Będziemy we Wrocławiu. Co będziemy tam robić? Jedziemy na Dolny Śląsk. Zatrzymujemy się we Wrocławiu i stamtąd przesiadamy się na wycieczkę z ekipą Influencers Life Wrocław. I będziemy odkrywać cudowne, przecudowne miejsca. Zgodnie z planem wyjechaliśmy w środku nocy o 8:30. Będą zamki, będą strachy, będą fajni ludzie, będą ogniska, będzie super impreza. Także tak wyruszacie z nami. Dopijamy kawę i startujemy. Zaparkowaliśmy samochód i lecimy na miejsce zbiórki. To już taki charakterystyczny widok, jak na Wrocław przed nami. Pędzimy. Chciałem Was powitać serdecznie jeszcze raz w imieniu Influencer Live Wrocław i Dolnego Śląska. Pierwszy przystanek. Bolesławiec, bo boli Rafał. A my tutaj przybyliśmy nie tylko podziwiać, ale również tworzyć własny ceramik. Chcesz zobaczyć ten sklep na razie? Chcecie? Gdzie? Dla Państwa prowadzić warsztaty ze zdobienia witkwitu, czyli takich naczyń po pierwszym wypale. Naciskamy na gąbkę znajdującą się w środku pojemnika, aby napiła się ona już rozmieszanej kwarcie. Nasze dzieła już gotowe. Zdecydowanie jest to niepowtarzalne. A to ja obrócę, bo jeszcze jest druga strona. No tutaj. Nie możemy tego ucznicy pominąć. Wszystko tam, przyjrzyjcie się dobrze, a tu... Proszę o, to ja jeszcze tego nie widziałam nawet. Jeszcze tutaj nie dotarłam. A ładusi. Proszę. No i oczywiście serduszko. Czekam aż do nas przyjdę pocztą właśnie. Zapłaciliśmy za wysyłkę i po wypaleniu takie dzieła można zabrać ze sobą do domu. Zrobiliśmy zakupy i jedziemy na kolejny przystanek. I kolejny przystanek. Wyruszamy teraz do dworku, pałacu, zamku Kliczków. Dzień Królewny, także idę świętować. Tak, ja też idę świętować. Także idziemy świętować obydwoje Dzień Królewny jakimś pysznym obiadkiem. Obie troje, bo jeszcze serialka, no to się właśnie. Już kurde, Harry Potter czeka z różdżką. Znajdujemy się na sali teatralnej, to widać zresztą po scenie. Najbardziej interesują tematy z konferencji. Czy jest coś takiego? W tej drzemce obudziliśmy się w świecie Harry'ego Pottera. Jesteśmy przy zamku Pacha i tutaj za chwilę czekają na nas jakieś zagadki magiczne do rozwiązywania, także zobaczmy, czas się rozbudzić. Zobaczmy, do jakiegoś domu będziemy należeć. Ada pewnie do Gryffindoru, ja do Slytherin. Tak, ja to czuję w serduchu. Nie potrzebuję tiary przydziału. Witajcie, zbierzcie się tutaj. Idziemy na zamek Czocha za Hagridem, który nas prowadzi. Będą nasze pierwsze zadania związane z Harrym Potterem. Ja już się bałam, że nas prowadzą do zakazanego lasu, a tutaj przyszliśmy do samego Dumbledora. Dzisiaj będziecie mieć swoje pierwsze zadanie. Zadanie i to nie byle jakie. Nie bez powodu was tutaj wszystkich wybrałem. Osoby o nadzwyczajnym intelekcie. Być może, ale tylko być może będą mogły wybrać się z nami do starożytnych ruin. W jakim celu? Nie zastanawiacie się teraz. Otóż kamień filozoficzny odkryty lata temu przez Nicolasa Flamela nie był jedyny. Już zdejmiemy czar do zakazanego lasu. Możemy. Niech się tak stanie. Dobra. Na podstawie rubryki w tabelce na drugiej stronie mapy o nazwie sprawdzający ciężar liczb. Alohomora. O nie! Krzat! Czekaj, może się skradamy. Poczekajcie. Najpierw dobra, zobaczmy, gdzie on jest. No kartka jest tutaj, blisko. A nie pod czapkę u pana?
Bo dobra, lecimy jak wariacja. Nie, bo zablokujemy sobie drogę ucieczki. Lecieć? Jaka decyzja? Dobra, przytrzymaj. Ale musimy tam przebiec? Musimy wrócić? Przytrzymaj. Wrócić. Okay. Ale wyrwa się wrócić, tak? Tak. No i stoję, no i... Nie, mamy do tego zadania. To już na śmieci. 1414. A gdzie wy zawiedzicie dziecko? Zobacz. Daleka, zobacz. Tu ma głowę, oczko, nos, usta, tu stópkę. Jeden, no, cztery. Może się udać już w kierunku profesora i Hagrida, którzy czekają przy zamkowym stopie. I tu cała ekipa z Harry'ego Pottera, cała szkoła. Slytherin, Gryffindor i reszta szkółek. No dzisiaj śpimy po królewsku. Jesteśmy na zamku. No właśnie, bo my dojechaliśmy na zamek Czocha. Tutaj mieliśmy rewelacyjną grę z Harry'ego Pottera. Naprawdę przegenialną. I my tutaj zostajemy, my tutaj śpimy i mamy widok na zamkową wieżę drugą. Wow, jest mega, mega. Tutaj już wcześniej myślałam, że jest łazienka, ale jest to szafa. Ogromna. Zawrzeliśmy na blisko. Tak, tylko się odświeżymy, ale zobaczcie, jaki kącik. Ja tu mogę siedzieć, książki pisać, a nie tam. Lecieć zaraz stąd, to jest pięknie. Dobry wieczór paniom, dobry wieczór panom. Dobry wieczór państwu, witam państwa niezwykle serdecznie w gościnnych murach zamku Czocha. Ja mam na imię Wojtek i będę miał wielką przyjemność spędzenia z wami najbliższych co najmniej kilkudziesięciu minut. I to słowo oddaję wszystko. Właśnie. Jesteście gotowi? Tak. Proszę bardzo. Ręce. Nie wygłupiaj się! Ludzie chcą już iść do 307. Panie Unino! O, czemu? Do pokoju wróciliśmy w pół do drugiej. Jeszcze musieliśmy chwilkę popracować. Ja właśnie wyszłam spod prysznica i jest tak bosko. Nie zdążyliśmy w sumie się tutaj za bardzo zadomowić, bo nawet nie ma sensu się rozpakowywać, bo rano już po śniadanku wyruszamy i mamy kolejny cudowny dzień przed sobą, pełen atrakcji. No dzisiaj było przegenialnie. Najpierw przyjechaliśmy rano do Wrocławia, wystartowaliśmy stamtąd do Bolesławca, gdzie ozdobiliśmy ceramiczne talerzyki, które następnie będą wypieczone i wysłane na nasz adres, także nie możemy się już doczekać. Po Bolesławcu pojechaliśmy do Zamku Kliczków na obiad, chwilkę spaceru i zwiedzania, również przepiękne miejsce, tam się zrobiła cudowna pogoda, więc naprawdę no przecudny dzień. I stamtąd ruszyliśmy na Zamek Czocha, gdzie czekała nas mega, mega atrakcja w postaci świata Harry'ego Pottera. Przegenialna sprawa, ubawiliśmy się świetnie, po prostu spełnienie marzeń z dzieciństwa. Listu z Hogwartu do tej pory nie dostałam, ale już wybaczam, bo już dzisiaj nadrobiłam opasko. I później właśnie zameldowaliśmy się i ognicho, nocne zwiedzanie zamku, przegenialne, mega ciekawe, różne zakątki i takie fajne miejsca odkryliśmy, jakieś zagadkowe przejścia poukrywane w różnych komnatach, no było genialnie. Także teraz zbieramy moce i szykujemy się na kolejny intensywny dzień. Dzień dobry, drugi dzień wyprawy po Dolnym Śląsku. Jesteśmy w Zamku Czocha, gdzie nocowaliśmy i już musimy pędzić do autobusu, bo jesteśmy po śniadanku i wszyscy już lecą, ale zobaczcie nasz widok z okna. Dum, 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 na przepiękną wieżę. No niesamowicie klimatyczne miejsce. A dzisiaj również przed nami wiele nowych przygód, także startujemy. I z tej podróży już mamy drugą zawieszkę na choinkę. Później co roku dowieszamy nowe ozdoby, także tutaj serducho z Zamku Czocha. I się zapowiada przepiękny słoneczny dzień. To już po 9:00 takie słoneczko. W ogóle nas tutaj otacza woda z każdej strony, także jako para wodna jesteśmy zachwyceni. W naszych nie ma codziennie przymrozków, ale w górach Izyskich ze Póki jeszcze mogę mówić, nie mam aż takiej zadyszki, chociaż trochę już się wspinaliśmy. Zamelduję, że lecimy na Skywalk.
A ten Sky jeszcze tylko nad nami. Ale na razie to musimy się wspiąć do Leviatana. Jeden krok. Jesteśmy właśnie przed halą spacerową. Za chwilkę zaglądamy do środka. Świerodowy zdroju. Zdroju. Zdrój. Świerodowie zdroju. Świerodowie zdrój. Siła z gór. Gdzie ta siła? I drodzy Państwo, testujemy z uleczniczą wodę ze Świeradowa. Miała być kawa, ale zobaczymy. Powiedz, czy jest dobra. Musisz spróbować. Ja już próbowałem. I jestem ciekawy, jak twoja reakcja będzie. No, jak smakuje? Chyba jest zdrowa. No, dużo soli, nie? W tej wodzie. Taka solanka trochę. Jakby ktoś już się kąpał w niej. My na co dzień więcej pływamy niż chodzimy, więc dzisiaj jest wyzwanie. Szczególnie, że w powietrzu brakuje chloru. I tutaj już czuję taka czystość powietrza oszałamiająca dla naszego organizmu. Pięknie jest. To jest moja ulubiona część podróży, kiedy to okazuje się, że albo jest opcja zjazdu drogą nad kanionem, albo z ogromnej zjeżdżalni dosyć stromej prosto na dół i wtedy mogę zobaczyć tę minę. Co czujesz? Opowiadaj. Ból, strach, męczenie. Nieprzespane noce. Zaraz o tym zapomnisz. Zaraz się obudzisz. Ja tam widziałam kawę mrożoną na dole, ale chyba nie będzie potrzebna. Nie widzę, że nie będzie. Mam coś takiego, że... Jakoś ze spadochronem. No właśnie. I już wiem, czego nie lubię. Tak, poznałem siebie. Wiem, że nie lubię ryzykować codziennie życiem. Spokojnie, tutaj nie dostaniesz spadochronu. Właśnie, tą siateczką przeszliśmy sobie na górę. Łuczat. Teraz jesteśmy jeszcze lżej. Tutaj widać pięknie całą okolicę. Na szczyt. Zaraz zobaczymy, idziemy. Zobaczymy, jak samobójcy zjeżdżają i... Mogę go wypchnąć osobiście? Nie. Nie. To pan ma tę przyjemność. Do widzenia! Dziękuję! O, ale super! To miał być wolny! Nie wiem, czy pan mnie nie oszukał. Zdecydowanie szybsza jest ta trasa w tę stronę. No cudownie! Tutaj jest już wolniutko. Wolniutko. I końcóweczka. Ej! Powinnam się tu zatrzymać? Chodź, wytargaj się. Kawa, mrożona, idealnie. W plecaku mam dwie kurtki, bluzę, na sobie krótki rękawek i na siłę założyłam kamizelkę, chociaż spokojnie by krótki rękawek wystarczył, ale jesteśmy w górach, więc miał być deszcz, miało być lodowato, jeszcze może będzie, bo w sumie to się szybko zmienia, ale na razie upał. Dalej, ale póki co jeszcze trochę... Kolejny przystanek Sky and Sun. Lecimy właśnie na gondolę, która nas zawiezie na piękne widoczki. Multipla w świecie butów. Spotkanie na szczycie. Jesteśmy na 1060 metrów nad poziomem morza. Ja, ale fajnie. No to w tą stronę lepiej. Kolejny przystanek Pałac Brunów. I tutaj dzisiaj będziemy jeść obiadanie. Nice, ale już czuć tak energia, tak trochę praca. Ja no na mnie się już denerwuję. Odjeżdżamy z tego przepięknego miejsca i przygotowujemy się właśnie do konferencji na Teamsach, teraz będziemy trochę pracować i jest to lekko szalone. Kolejny piękny, szalony pomysł będziemy dogrywać. Taki start bardzo, bardzo dobrze wzruszy. Czołgamy się przez Wrocław. Lecimy do samochodu i trochę brakuje mocy. Zaraz odsunę.
zapniemy, ale było genialnie. A oto nasza wytupta na kolację. Dzisiaj znów ponad 20 tysięcy kroków. Dzień dobry, właśnie jedziemy na Influencers Live Wrocław. Nabraliśmy już mocy po wyprawie po Dolnym Śląsku, która naprawdę zapoczątkowała to wydarzenie. Było rewelacyjnie, no i dzisiaj kontynuacja. I podjeżdżamy pod Tarczyński Arena, tutaj na stadionie w tym roku z rozmachem odbywa się to wydarzenie, także musimy jeszcze zaparkować i lecimy. Jakie powitanie, hejko! Idziemy się zarejestrować w strefie VIP. Oh yeah! Siema, weszliśmy, dużo ludzi, szał, ciał i my. Pierwszy przystanek kawa! Pierwszy przystanek Kinka, tam byli. No Kinka, tak. Buziaki dla Kinki. Bo się tu wyściskałyśmy. A teraz buziaki dla kawy. Mamy nowe zwierzątko. Cześć kutku. No i wie, czy on też jest kerfuś? Czy on jest influś? Influś Czarmowiec. Koło fortuny, zobaczymy co wygrają. Tutaj zadaje pani pytania, no i oczywiście musimy poprawnie odpowiedzieć, żeby dostać nagrody. No pięknie wygląda ten stadion, ogromny. Jeszcze chyba nigdy nie byliśmy na meczu takim, w sumie też ogromnym, na stadionie. Mega fajnie to wygląda. Równocześnie odbywa się tutaj festiwal piwa i food trucki. Mamy tutaj burgerki, dwa klapczyki z Bałkan Burger. 17.30 dotarliśmy na nasz pierwszy wykład. Ostatnio gadałem z Pawłem Tkaczykiem i mówił, że on zawsze wozi zapasowy kabel HDMI. I nie dalej jak 3 dni temu się z niego śmiałem: stary, po co ci zapasowy kabel HDMI? Ja to robię od 25 lat. Jestem o krok od tego, żeby jeździć z własnym mikrofonem. To jest takie fajne, że jak już jesteśmy na którejś konferencji, na każdej poznajemy nowe osoby, to później tak naprawdę, no dzisiaj to wyglądało tak, że odkąd przyjechaliśmy, to staliśmy, gadaliśmy z grupki do grupki, co chwilę ktoś nowy podchodził, znajomy i po prostu no w jednym miejscu tylu fajnych, kreatywnych, przecudownych ludzi, że to po prostu taka ma to taki dodatek, żeby się obudzić, ale to ta energia po prostu jest naprawdę niesamowita, uwielbiam. Lecimy teraz, troszeczkę się przebrać, przygotować na wieczór, najedliśmy się na miejscu, bo były food trucki, zjedliśmy burgerki pyszne, teraz jeszcze strzeliśmy sobie kawkę, poszliśmy na wykład ostatni, superowe, u Kamila Kołozła, nieważne, bo w każdym razie taki bardzo fajny wykład. Taki biznesowy, merytoryczny, super, mega fajny i ciekawy. A teraz będziemy przygotowywać się powoli do gali wieczornej. W ogóle no, musimy Wam tutaj podziękować bardzo, bo po prostu tutaj dla nas jest taki level wyżej dzięki Waszym głosom, że byliśmy w drugim etapie, bo teraz właśnie podczas gali Influencers Live Awards będzie rozstrzygnięcie w poszczególnych kategoriach wybór zwycięzcy. My byliśmy w kategorii sport i e-sport w finałowej dziesiątce, co jest ogromnym sukcesem jako para wodna. No tutaj przy ogromnym wsparciu Waszych głosów, naprawdę. To był ogromny sukces, bo tutaj już są tacy twórcy top of the top. Bardzo wdzięczni jesteśmy, tak, bardzo nam miło. Tak, także doszliśmy do drugiego etapu. Później był trzeci, z którego była wybrana trójka i dzisiaj się okaże właśnie, kto z tej trójki wygrywa. Tak, też jesteśmy bardzo ciekawi. No i tam jeszcze influencer roku będzie wyłaniany i jeszcze taka nagroda za działania charytatywne, także będzie się działo. No i po tym jest after party, także będzie imprezka, będziemy tańczyć i też uwielbiamy te imprezki, bo one się bardzo potrafią przedłużać. To jest darmowa akord! A to swoją drogą, tak. Autko chyba już zostawimy. Jakoś się musimy dostać inaczej tym razem. Tak, znaczy ja rozważałam, że wrócę, ale też chcę poszaleć troszeczkę. Ja też rozważam, że wrócę, ale nie wiem, czy wrócimy, jak nas wspomnieliśmy. Melanż, bo nie wiem, czy w ogóle wrócimy. W tamtym roku skończyło się tym wschodem słońca na Starym Rynku i było tak pięknie. I zamówiliśmy sobie na koniec maka w całodobowym. I bardzo długo się okazało, że trzeba czekać, ale był taki piękny wschód słońca, że w życiu bym nie była słońca na rynku. A tu się trafiło. A później następnego dnia konferencja, także jeszcze na to się szykujemy. Drugi dzień Influencers Live Wrocław. Zaczynamy oczywiście od kawy. Przekładamy kawę na mnie, tak. Jeszcze raz. Gdzie pan jest? W
telefon. Generalnie jest, żyjemy w czasach, kiedy ciało pozytywność, ciało neutralność, ciało życzliwość jest odmieniana przez wszystkie przypadki. Ta dzisiejsza część vloga jest taka dłuższa w relacji zdecydowanie, bo my jesteśmy bursi w siły totalnie po tym intensywnym czterodniowym weekendzie. Było mega, mega, mega fantastycznie. Naprawdę. Wow. Do tej pory jeszcze relacje wrzucam. Bo tak jesteśmy zmęczeni, tak jesteśmy zadowoleni. No mega, tak jest. Teraz jeszcze po konferencji szybciutka drzemka, prysznic, wypiliśmy kawkę i ruszamy w trasę. Tak jest, ale naprawdę wow, ile się działo i ile było fajnych ludzi i w ogóle sztos.